Ania, ja mam na początku naszego wywiadu ochotę ci powiedzieć, że chcę cię zabić. Wiesz za co? Nie. Za ten sekret, który ukrywałaś. Ja myślałem, że królowa po prostu nie powróci w pewnym momencie do Warsaw Shore, kiedy pojawiła się... I kiedy po prostu pojawiła się zajawka 7 odcinka i ja mówię, hola hola, the bitch is back. Jak w ogóle ukryłaś tą tajemnicę przez cały czas? O, było bardzo, bardzo ciężko, naprawdę, ale wszyscy dołożyliśmy wielkich starań i udało się. Chodziło o taki mały element zaskoczenia. Też nie do końca wiedziałam, czy chcę wrócić, ale jednak stwierdziłam, że nie wyobrażam sobie życia bez Warsaw Shore, więc wróciłam z wielkim boom. No bo właśnie, ty i Wojtek tak naprawdę jesteście jedynymi osobami, które są od pierwszego sezonu. Tak. Czy faktycznie przez to, że pojawiła się dopiero w połowie sezonu, czy na początku powiedziałaś, nie idę do kolejnego, bo mam faceta i dopiero potem się zdecydowałaś i dlatego wróciłaś? No tak, wcześniejszy sezon opuściłam ze względu na faceta. Później gdzieś tam nasze drogi się rozeszły, wracały, rozeszły, ale ja i tak stwierdziłam, że dopóki nie jestem czegoś pewna, to nie zrezygnuję z mojego całego życia, a tym całym życiem w tym momencie jest Warsaw Shore, więc po prostu nie wyobrażam sobie, żeby mnie tam nie było. Ja kiedy zobaczyłem post na Facebooku i powiedziałaś, wtedy napisałaś, oświadczyłaś swoim fanom i obserwatorom, że nie weźmiesz udziału w tym kolejnym sezonie. Czy faktycznie po tych 7 sezonach już w pewnym momencie poczułaś, że to już jest, już osiągnęłaś tam dużo i że po prostu już nie potrzebujesz w pewnym momencie tego programu? Czy ja ogólnie uważam, że samo to, że jestem w tym programie, to jest dla mnie mega wielkie osiągnięcie i pomimo tej fali hejtów, ja wiem, że czy ludzie chcieliby być na naszym miejscu. Jeżeli chodzi o mnie i o moją osobę, osiągnęłam bardzo dużo. Nie chodzi mi o jakiś status finansowy, być może bardziej tego, co ja w swoim życiu chciałam przeżyć dla siebie i przeżyłam naprawdę bardzo dużo. I to jest chyba moim największym osiągnięciem życiowym, że moje zmiany wyglądowe, charakteru, ludzie, których poznałam, to wszystko, co mnie spotyka, to, gdzie byłam, co przeżyłam, to jest chyba moje takie największe osiągnięcie życiowe. A jak reagujesz za każdym razem, kiedy widzisz telefon? Pewnie producentka to jest, która do ciebie dzwoni z pytaniem, czy weźmiesz udział w kolejnym sezonie. Czy to jest dla ciebie takie od razu? Idę, bo idę. Jak podejmujesz te decyzje? Tak, tych decyzji już trochę miałam. Uściślimy 8. Tak, więc tak, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Dostawałam telefon i dla mnie to było po prostu zielone światło, okej, pakuję się, jadę. Tak jak mówię, program jest dla mnie bardzo ważny, jest gdzieś tam częścią mojego życia, tak jak i mojej rodziny przez to wszystko, więc dostaję zielone światło i jadę. Ja też zaryzykuję stwierdzenie, że no to już trochę minęło od premiery pierwszego sezonu, ale że wykształciłaś sobie taką mocną skórę odnośnie hejtu tego w internecie. Czy w ogóle jeszcze cokolwiek cię rusza odnośnie tego, ma duże usta, plastyka, tutaj wszystko. Czy jeszcze w ogóle jest coś, że w stanie skrzywić twoje uczucia? Nie, nigdy nie było takiej rzeczy, ani takiego hejtu, który mógłby mnie jakoś bardzo ukłuć. Nie przejmuję się tym, co myśli o mnie Kazik z... Pipidówka. Dokładnie, z Pipidówki. No bo co ten Kazik może o mnie wiedzieć, tak? Ludzie, którzy mi piszą, że w pierwszym sezonie wyglądałam lepiej. Nie wiem, dlaczego to mówią, ale uważam, że naprawdę tak nie myślą. To jest po prostu gdzieś tam ich zawiść, zazdrość. Ludzie lubią zazdrościć innemu czegoś. A ja uważam, że jeżeli ktoś ma jakikolwiek kompleks, to jak najbardziej powinien to zrobić. A najgorsza rzecz w życiu jest taka, jak kobieta kobiecie podkłada kłody pod nogi i wyciąga jej największe wady. Gdzie jest ta pieprzona solidarność jajników? Nie ma tego. Bo ty jesteś bardzo girl power. Tak, ja jestem za kobietami, jeżeli kobieta jest ładna, nie powiem z zazdrości, że jest brzydka i tak dalej. Dlaczego? Przecież jest ładną kobietą. I tego chciałabym oczekiwać od innych kobiet, żebyśmy się wspierały, a nie tylko podkładały sobie kłody pod nogi i wydrapywały oczy, bo to jest żenujące. Ania, jak teraz z perspektywy czasu sesję miałaś pod koniec zeszłego roku, czy w tym roku? Jak teraz patrzysz generalnie na sesję do CKM? No jesteś dumna z tych zdjęć? Jestem bardzo dumna ze zdjęć do CKM. Gdybym dostała taką propozycję, poszłabym oczywiście bez wahania jeszcze raz.
Była zajebista atmosfera, w ogóle się nie wstydziłam, nie krępowałam się i czułam się bardzo tak swobodnie. Pomimo tego, że byłam naga, to czułam się swobodnie i polecam wszystkim. Jak najbardziej CKM jest zajebistą gazetą.